że będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, rozpoczęliśmy drugi tydzień nowego roku, jeśli chodzi o drugą niedzielę, od zawsze niedzielę rozpoczynamy nowy rok. I chcemy w tym nowym roku dalej rozmawiać Słowo Boże, dalej spotykać się z Panem Bogiem i słuchać Jego Słowa. Co nam mówi dzisiaj Chrystus na właśnie cały czas na początku pewnej kolejnej drogi, pewnego kolejnego etapu, jaki też często wiążemy z nowym rokiem. Otóż jesteśmy dzisiaj, moi drodzy, zaproszeni do tego, żeby znowu odnaleźć się w tej relacji z Panem Bogiem, która jest relacją bardzo bliską, która jest relacją tak przyrównywaną do oblubienicy, oblubienicy, moglibyśmy powiedzieć innymi słowy, współczesnym bardziej językiem, narzeczony, to jest sobie bardzo, bardzo bliski, czy wręcz małżonku. Otóż znowu łączy nam się pierwsze czytanie z Ewangelią, ponieważ w księdze proroka Izajasza mamy zapisane o tym, że Bóg już nie chce nazywać swojego miasta Jerozolimy, swojego narodu Izraela, a przez to nie ciebie, nie chce nazywać uciemiężeniem, porzucona, ale chce nazwać nas wybrana, przeznaczona, moje w tobie upodobanie. No kochani, to jest niesamowite, że znowu Pan Jezus walczy o nas, znowu chce nam udowadniać, jak jesteśmy cenni, mimo że czasami zewnętrzne okoliczności, zewnętrzne warunki będą powodowały w nas może właśnie jakiś marazm, smutek, będą powodowały właśnie takie myślenie, ja jestem odrzucona, ja jestem porzucona. To Bóg chce dzisiaj z Izajasza w 62 rozdziale, ale przecież to się powtarza przez tak naprawdę całe Pismo Święte określane jednym wielkim miłosnym listem Pana Boga do człowieka. Powtarza, ale ty jesteś wybrany. Ja ci nadam nowe imię, które też ty poniesiesz się, którym cię chcę nazwać. I samo widzimy, moi kochani, w Ewangelii, gdzie jesteśmy w Kanie Galilejskiej. I zobaczcie, mimo że jesteśmy w Kanie Galilejskiej, to jakby nie grają pierwszej roli małżonkowie, tak? To już przecież na weselu są najważniejsi. Ale uwypuklona jest postać Maryi, postać Jezusa. Ewentualnie jeszcze możemy mówić o osłudach. I Maryja, kochani, to taka genialna pośredniczka, dana nam przez Boga, wskazuje na problem, nie mają wina. Czyli znowu pojawi się jakiś brak. I wydaje się, że Pan Jezus po niej trochę bagatelizuje prośbę Maryi, ale On wie, co ma robić. Wie, że ma się zacząć ta Jego godzina niego. Maryja prowokuje rozpoczęcie godziny Chrystusa, czyli Jego działalności, która zaprowadzi go na krzyż, ku pełnemu naszemu wyzwoleniu z niewoli zła i grzechu. I uzupełnia ten brak, daje wino. To nie jakieś takie sobie średniej marki, ale najlepsze wino, co stwierdza starosta. Czyli jako podkreśla, jesteście ważni dla mnie, ja się troszczę nawet o takie małe rzeczy, chociaż właśnie znowu pozory by pokazywały, że ja tego nie zrobię, ja jednak się wycofuję, ja się jednak ukrywam, aby się męczyć. Nie. Wchodzi, kochani, w naszą historię życia i pragnie to robić, pragnie uzupełnić te wszystkie życiowe nasze braki. I chcę nam zostawić ducha, pięknie podkreśla też święty Paweł, który mówi w dzisiejszym liście do Koryntian, uzupełniam te braki duchem, że daję swojego ducha, każdemu chcę dać inny dar. Ja to ciężko słyszeć, jak czasami niektórzy ludzie mówią, a ja nie mam żadnego daru, a ja nie mam żadnej łaski, a nie mam żadnego talentu, ale to jest nieprawda. Każdy ma jakiś dar, każdy ma jakiś talent, każdy ma łaskę od Boga. To kwestia odkrywania tego i przy Bogu będziemy to odkrywać, bo Bóg chce się nami posługiwać, chce posyłać swojego ducha. Jeszcze piękna jest ta definicja w Kościele charyzmatu, dar darmo dany dla dobra drugiego. Bóg daje nam dary, ale po to, żebyśmy nie pysznili się nimi, nie zamykali i adorowali, żebyśmy nimi służyli Bogu samemu, a robimy to przez służenie drugiemu człowiekowi. I te dary, moi drodzy, tak na koniec, wiążąc, one mają nas cały czas promować ku temu, żebyśmy byli przekazicielami tego dobra, tej miłości, a co za tym idzie, abyśmy właśnie cały czas odczuwali, że my jesteśmy naprawdę wybrani, naprawdę jesteśmy z królewskiego narodu, naprawdę jesteśmy dla Pana Boga tak niesamowicie ważni.
Dlaczego Bóg to mówi do nas na początku tego nowego roku? A może dlatego, żebyśmy cały ten rok właśnie w tej świadomości dzieciństwa Bożego przeżywali. Pierwsza niedziela była o chrzcie pańskim, podkreślenie tej godności dziecka Bożego. Druga o nadawaniu dalej tego imienia i godności, ważności tego dziecięcka. Czy to przypadek? Na pewno nie. Dobry Bóg nas błogosławi, strzeże na cały ten dzień pański i cały tydzień w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen.